Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, jak mówią, mecz o wszystko, dlatego tym bardziej cieszę się w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich, że przybyli Państwo na to spotkanie dzisiaj. Ostatni dzień przeglądu filmów Krzysztofa Zanussiego. Szczególna sytuacja, bo jest z nami oczywiście reżyser, którego chciałbym już tutaj serdecznie do nas zaprosić. Panie Krzysztofie, zapraszamy. Tak? I jest z nami również gościni specjalna Weronika Rosati. Zapraszamy serdecznie. Zanim zaczniemy rozmowę, chciałbym przypomnieć o albumie, który ukazał się w dniu 85. urodzin pana Krzysztofa, Zanussi przez przedmioty. Bardzo Państwu serdecznie ten album polecam, bo jest to taka intymna opowieść o życiu domowym pana Krzysztofa. Zanim rozpocznie się projekcja, będą mogli Państwo tutaj do nas przyjść i pan Krzysztof podpisze Państwa egzemplarze. A spotykamy się dzisiaj z okazji szczególnego filmu Obce ciało. Panie Krzysztofie, wiem, że ten film budził skrajne emocje, gdy się ukazał. Wiem, że budził skrajne emocje nawet zanim się ukazał, bo droga do powstania tego filmu była dość kręta. Gdyby mógł pan zdradzić nam takie kulisy powstania tego filmu i dlaczego zdecydował się pan na pokazanie nam tego filmu dzisiaj? No właśnie dlatego, że te kulisy są dosyć kłopotliwe i nie wiem, czy dobrze robimy, że je wyjaśniamy, bo wiecie państwo, przyszliście obejrzeć najgorszy film roku, bo taki honor spotkał mnie, a jeszcze obejrzeć w głównej roli najgorszą aktorkę roku. To akurat nie, pani Rosati nie miała tego zaszczytu, ale... Ale ja duet miałam najgorszy, tak, podobno. Tak, no więc krótko mówiąc, to był film, który ogromnie rozłościł część, właśnie nie wiem czyją część, no najbardziej chyba część tych piszących o filmie, czy mówiących o filmie. Naraziłem się strasznie feministkom, tym nieprzejednanym, także tutaj rzeczywiście, no bo główna postać, szczególnie tych parę lat temu, powinna być bohaterką pozytywną, a nie jest. No i to jest okropne przestępstwo. Powiedzieć, że zdarzają się tak jak i mężczyźni, tak i kobiety, które dla kariery potrafią no zniszczyć cudze i własne życie. No taka była moja intencja i no jestem do tego filmu dość przywiązany, to znaczy nie dlatego, że on ucierpiał, ale to też pogłębia taką zapiekłość. Ja twierdzę, że ja zrobiłem film jak należy, ja się tego filmu trzymam. No więc jak miałem okazję namówić was w stowarzyszeniu, żebyście go wyświetlili, to widziałem, że po dłuższej chwili wahania oni się w końcu zaryzykowali. Ale myśli pan, że te reakcje są, no właśnie czym one mogą być spowodowane, bo też ten film jest innym filmem niż pana poprzednie filmy, w tym sensie, że ci bohaterowie, te bohaterki są tak dość jaskrawo przedstawieni. Myśli pan, że... Ja się smakowałem czasem takich, w tym jak zło ludzkie się rozlewa dookoła i tutaj akurat z tego cyklu bohaterów, a bohaterka, wymyśliłem i ona się tutaj znalazła. Tu jest zresztą jest jeden punkt z kolei zbieżny z Idą, ponieważ pod wpływem tej samej rzeczywistej postaci umieściliśmy epizody w swoich filmach. W Idzie to jest właściwie główna postać, a tutaj to jest matka głównej bohaterki. I to jest, prawda, modelowane na rzeczywistej postaci, która wtedy jeszcze była wśród żywych, teraz już jej nie ma. Ale chodziło o to, że wydaje mi się, że po prostu takie postawienie sprawy, że to, co przynoszą nam korporacje, ten cały triumfujący turbokapitalizm, że on nie jest taki dobry. Ja to powiedziałem w momencie, kiedy wszyscy się nim nasładzali. Dzisiaj już myślę, że to nie jest takie rażące, ale pewnie gdyby ci, którzy mi wtedy dołożyli, chcieli jeszcze raz dołożyć, to by to zrobili z przyjemnością. Weroniko, jak wyglądało wasze Państwa pierwsze spotkanie, bo jestem ciekaw, jak zareagowałaś w ogóle na taką propozycję od pana Krzysztofa? Czy to się zaczęło od rozmowy, czy od scenariusza? To znaczy ja chyba pana Krzysztofa widziałam
parę razy w życiu wcześniej przy różnych takich naszych branżowych eventach i zawsze chciałam z nim bardzo pracować. Wiadomo, bo jest to pan Krzysztof, po prostu pan Krzysztof Zanussi. I nie znam dokładnie, to musiałabym pana Krzysztofa zapytać, jak to się stało, żeby akurat wybrał mnie do tej roli. No to bardzo jest racjonalne, dlatego że pani jest tam obsadzona na przekór warunkom. To znaczy, żebyśmy się po tej osobie nie spodziewali tego, co ona naprawdę, kim ona naprawdę jest i co ona zrobi. I wydaje mi się, że tu żeśmy trafili. Też to jak i główna bohaterka, która grała same Anielice. I tutaj to draństwo... Winła Agnieszce Grochowskiej. Tak, no więc to wszystko się składa na taką obsadę na przekór, na której mi bardzo zależało. Także, tak pamiętam, no bardzo nam się, z mojej strony w każdym razie, bardzo nam się gładko pracowało. To znaczy pani też się bawiła tak tym, że jest pani osobą udającą niewiniątko, ale nie tak, żebyśmy musieli w to wierzyć. Dobrze się bawiłam. Ale chyba to było też tak, że ja chyba zrobiłam obławę i chyba pan widział obławę, tak? I wtedy właśnie... To pani jest sprawną aktorką, tak, to byłem tego pewien. Tak, i wtedy właśnie dostałam telefon i bardzo, bardzo się ucieszyłam na pracę z panem, ale też no, z wspaniałą obsadą, właśnie z Agnieszką Grochowską, z którą miałam większość swoich scen. Takich pierwszy raz grałam z kobietą, takie sceny takiej relacji, która tak naprawdę no, zazwyczaj jest z mężczyzną, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Więcej nie powiem, żebyście Państwo mogli wyjrzeć film i nie zepsuć. Nie możemy powiedzieć, ale macie z panią Agnieszką scenę, za którą najbardziej chciano mnie zlinczować, kiedy kobieta biznesu mówi o ludziach postępu i w tym o sobie. I to jest temat, który ja bym bardzo chętnie widział jako temat debaty publicznej, ale trudno się go dopatrzeć. Czym dzisiaj jest postęp i kto naprawdę jest postępowy? Bo ja widzę, że do tego się przypisują wszyscy. No, im bardziej ktoś jest XIX-wieczny, tym bardziej mówi, że jest postępowy. Czy pani Magdalena Środa ze swoimi pomysłami jest postępowa, skoro ona jest nawet w XVIII wieku, bo to są niebezpieczne związki, to jest Markiz de Sade, to jest cały ta wielka dekadencja francuskiej arystokracji, którą dzisiaj się przedstawia jako wybuch wolności i że to jest właśnie stan pożądany. No a oni skończyli wszyscy w zasadzie na gilotynie, więc to nie był może najlepszy eksperyment ludzkości. Wobec czego, że ktoś, kto prowadzi ludzi na gilotynę, to jest postępowy czy nie jest? Mnie to przypomina, może Państwo pamiętacie, pan Gomułka w swoim czasie zasłynął takim nie najszczęśliwszym powiedzeniem o tym, że przed wojną Polska znalazła się na krawędzi przepaści. Od tego czasu zrobiliśmy ogromny krok naprzód. To jest właśnie model postępu, no, do którego ja bym się nie chciał przypisać. Czyli, że postępowość musi uzyskać jakąś kwalifikację. No, trzeba powiedzieć, do czego, co jest dobre i do czego zmierzamy i kto do czego zmierza. Moja bohaterka no, nie jest postępowa już jej współpracowniczka, jeszcze mniej, ale dla wielu ludzi to są właśnie modelowo wyzwolone osoby. Na przykład jak ona tam mówi, że jest wyzwolona ze wszystkich zahamowań, czyli ze wszystkich więzów, również moralnych. Czy to jest wolność? No mnie się zdaje, że nie jest. Ja tutaj się czuję moralistą i za to oberwałem dość mocno. A w jakich w takim razie zjawiskach intelektualnych upatruje pan właśnie postępu? Jaka formacja intelektualna dzisiaj wydaje się panu postępowa? No właśnie nie widzę takowej, bardzo bym chciał do niej przystać, ale nie bardzo mi się to udaje. Natomiast o wielu, które się mienią postępowymi, powiem, że w moim przekonaniu nie są. Że to jest złudzenie, że to jest odgrzewanie starych kotletów często, bo to jest ten wiek XIX, to jest Engels, Feuerbach i cały ten świat, który zredukował rzeczywistość do rzeczywistości materialnej, a tymczasem no, wiele umysłów, szczególnie natchnionych przez nauki ścisłe, spostrzega, że może poza światem materialnym jest jeszcze inna rzeczywistość, że może są jakieś światy, o których no, nawet powiemy, że są równoległe. Tu bym widział postęp, tu bym widział przyszłość, ale to jest głos bardzo mniejszościowy. Ja się Państwu przyznam, że ja tu na poprzednim spotkaniu odwołałem się, bo tak Państwo miło
odnosicie się do mojego starzenia i tego, że wybiło mi tych lat 85. No i w związku z tym zacytowałem Miłosza z jego wdzięcznym powiedzonkiem, zapytany Miłosz o to, jaki ma stosunek do przemijania, powiedział: jestem przeciw. I dostałem list od księdza Hellera, wczoraj przyszedł, gdzie on pisze: panie Krzysztofie, niech się pan zastanowi, przecież przemijanie jest istotą życia. I jak nie ma przemijania, to i życia nie ma, więc przemijanie jest dobre. Ale nieprzyjemnie się to mówi, jak się ma 85 lat. Ale z takim wdziękiem, jak pan to mówi, to pozazdrościć takiego akurat sposobu. Tylko na scenie tak się udaje, w życiu jest trudniej. Ale to przemijanie to jest absolutnie kluczowy wątek pana twórczości. Od samego początku do włącznie ostatnich filmów. Więc to nie jest chyba nic nowego w pana właśnie takim myśleniu o przemijaniu. No jest coś takiego, że mówi się o wielu powieściopisarzach, że piszą całe życie tą samą powieść w różnych postaci. Ja na pewno robię cały czas ten sam film, tylko w różnych postaciach. I akurat miałem wiele filmów, w których kobiety były tymi bardzo pozytywnymi bohaterkami, a tutaj mi się zdarzyło raz coś odwrotnego i to się okazało niedopuszczalne w czasie, kiedy film się ukazał. Ja bym jeszcze chciał się odwołać do jednej osoby, która gra w tym filmie. Gra duży epizod, ale to jest ważny epizod, to jest Czułpan Hamatowa, która jest absolutnie pokoleniową aktorką dla całego pokolenia Rosjan, Tatarka z pochodzenia, i niestety emigrantka w tej chwili, ona już gra w Rydze, bo nie znalazło się dla niej miejsca w obecnej rzeczywistości politycznej. Więc popatrzcie państwo na nią, to świetna aktorka i to wielka tragedia, jeżeli ktoś właśnie w rozkwicie kariery nagle traci ojczyznę, traci swoją publiczność, traci swoje możliwości i gra na emigracji, no tak jak się gra, prawda, dla małej grupki osób. To Czułpan Hamatowa tu się pojawia jako rosyjska szefowa pozostałych pań. No tu w ogóle ten wątek rosyjski, moskiewski jest bardzo ważny i no, dla pana świat rosyjski również był zawsze bardzo ważny. Wykładał pan w Rosji, więc to była dla pana ważna bardzo część pańskiego życia i tak w sumie nawet przyszło mi do głowy, gdy oglądałem ten właśnie film, jak pan, czy jest pan w żałobie po Rosji, którą pan znał i którą pan kochał? Ja tę Rosję bardzo lubię kochać, to może za dużo powiedziane, bo nie jestem takim z instynktu rusofilem. Znam kolegów, którzy do Rosji mieli może taki, łatwiej się z nią identyfikowali. Ja miałem zawsze poczucie takiej fascynującej obcości, bo jestem trochę racjonalistą i ta Rosja ze swoimi rozhuśtanymi uczuciami. A poza tym, proszę państwa, no jak tu się zaprzyjaźnić z Rosją, jak ja nie piję tych mocnych alkoholi? To bardzo... Pana bohater też nie pije i też ma problemy z tego tak. powodu. No więc właśnie, dlatego, ale no żal mi ogromny, że oczywiście, że ten kraj się nie rozwija ku czemuś lepszemu, tylko raczej ku czemuś gorszemu, z czego mam nadzieję, że wyjdzie oczywiście. A rzeczywiście przez wiele lat miałem zajęcia z Rosjanami, ze studentami i no rzeczywiście z tych doświadczeń została cała masa wspomnień, których jeszcze pewnie poutykam po różnych filmach, jeżeli je zdołam zrobić. Natomiast no tutaj jest taki motyw jakby no dla Rosji klasyczny. Myśmy tak nie bardzo byli obyci ani ze światem oligarchów, ani ze światem tych dużych przekrętów. I na przykład to, że zostawianie przez pomyłkę teczki na zebraniu, to jest zaproszenie do tego, żeby do tej teczki ktoś coś włożył, a potem także okazja, żeby to na to donieść, żeby go złapali. To wszystko ja nie byłem biegły w takich intrygach kryminalnych, a tutaj musiałem się tego nauczyć i państwu przekazać. Weroniko, muszę jeszcze pomęczyć ciebie, bo... Nie, z przyjemnością słucham pana Krzysztofa po prostu do tego. Możemy po prostu tylko zadawać pytania, to słuchać razem z państwem z ogromną przyjemnością. Ale właśnie też, bo to... Ten film na pewno był takim dużym wyzwaniem aktorskim i również od strony takiej ideowej, przez swoją jaskrawość być może też był dla ciebie wyzwaniem. I jak ty się odnalazłaś jako tak zepsuta kobieta, jaką grasz? Zdradza za wcześnie, ona ma wyglądać na niewiniątko. A ja myślę, że Adam od początku jednak czujemy...
No tak, ale nie zna podstawowego słowa pani Janion, transgresja. No tak, to, ale tego nie zdradzajmy. Tak. Jestem często w Polsce obsadzana w takich rolach bardziej negatywnych, natomiast ta postać, i to mi się bardzo podobało w niej, że ona jest bardziej złożona, ona nie jest po prostu złą kobietą, tylko. Tylko można, dla mnie psychologicznie było bardzo ciekawe jako aktorki, żeby mieć przede wszystkim motywację, dlaczego jest. I to wszystko jest napisane w scenariuszu, i to wszystko było napisane w scenariuszu. Więc jakby takie postacie się ogólnie przyjemnie gra, zwłaszcza jeżeli nie jest się taką osobą w życiu, można sobie dać upust swojej wyobraźni, być kimś bez żadnych konsekwencji przez ileś tam godzin, nawet najbardziej zepsutą osobą, potem wrócić do swojego ja i trzymać się swojego kręgosłupa moralnego. No i też, tak jak wspomniałam wcześniej, że wspaniała obsada i aktorki, z którymi grałam, które pomagały w tym, w sensie, to jest bardzo ważne, z kim się gra. I tak naprawdę ta energia, która potem jest na ekranie, to się wytwarza bardzo często po prostu coś, co jest między aktorami. Dlatego ja teraz powiem akurat o castingach, ale z tymi castingami to jest trochę koszmar, dlatego że my dostajemy castingi. Obecnie to jest tak, że mamy dzień na przygotowanie, nie mamy scenariusza, nie wiemy, o co chodzi. Nawet czasami nie wiemy, jaki jest projekt, bo każą nam podpisać NDA, więc nawet nie wiemy, jaki gatunek. Nie wiemy, nie znamy relacji pomiędzy postaciami, musimy coś nagrać i to jest bardzo ciężka praca i dla mnie dlatego to było tak wartościowe doświadczenie, ponieważ z panem Krzysztofem sobie omówili. Przede wszystkim wszystko jest w scenariuszu, co się też rzadko zdarza. Po prostu bardzo często w scenariuszu nie ma dużo na temat postaci, którą się gra i trzeba to jakoś się domyśleć albo stworzyć samemu. A to było dla mnie wszystko bardzo klarowne. I pracowaliśmy na tym, omawialiśmy to sobie i właśnie z Agnieszką, bo głównie miałam z Agnieszką scenę, której tutaj nie ma akurat z nami, ale myślę, że stworzyłyśmy taki ciekawy duet i te postaci się gdzieś tam nakręcały, żeby być jeszcze bardziej zepsute. No tam jest po drugiej stronie z kolei panna Buzek i żal mi, że jej nie ma dzisiaj z nami, bo to była taka rola, która jakby była najbardziej oczywista na pograniczu świętości, ale myślę, że też nieźle utrapiona postać. I tak. Żal mi jej, a jeszcze bym państwu zwrócił uwagę, bo to bardzo rzadki występ w filmie, pani Ewy Krasnodębskiej, dzisiaj już 90-paroletniej aktorki, która była pierwszoplanową aktorką teatralną w swoim czasie. Była absolutnie taką niepodważalną gwiazdą w latach 60., 70. I gra matkę z adopcji tej głównej bohaterki, którą gra pani Agnieszka. Popatrzcie państwo, bo to imponująco też zobaczyć kogoś, kto ma za sobą tyle wspaniałych, czołowych ról. No i jest jeszcze wreszcie włoski aktor. Ktoś, kto nie zrobił wielkiej wyborze kariery, ale który wydawał mi się taki bardzo do tej roli przystający. Wiecie państwo, ten scenariusz powstał na motywach takiej jednoaktówki, którą ja napisałem dla Teatru Telewizji, którąśmy nakręcili. I to była tylko historia dziewczyny wstępującej do klasztoru i jej rozwścieczonego ojca, który był byłym partyjnym i któremu się to przydarzyło, że dojrzała córka nagle robi coś, co on uważa za największe głupstwo życia. To było w swoim czasie w Teatrze Telewizji, a potem rozrosło się do jednego z motywów w scenariuszu, więc to tak państwu tłumaczę, jakie są losy tej całej historii. I tam zresztą też grała Buskówna i mieliśmy to nakręcone chyba 2 lata wcześniej. Także to jest film, który już jest sequelem do czegoś mniejszego zwykle. Sequel jest mniejszy, a tu jest odwrotnie. Jest to koprodukcja zarówno z Rosją, jak i z Włochami, gdzie kręciliśmy w Anconie część zdjęć i tam nas bardzo wsparto, zresztą później na Festiwalu Rzymskim też ten film został dość ciepło przyjęty, więc mimo, że jestem autorem najgorszego filmu roku,
to jednak nie popadłem w depresję. Nie, ale film przecież był pokazywany również na festiwalu filmowym w Toronto i został wspaniale przyjęty. Mieliśmy wspaniałą widownię, więc zagraniczni widzowie też bardzo, bardzo docenili ten film. No tak, ale tam nie obowiązywała sfera ochronna dla drapieżnych kobiet, a u nas widocznie obowiązuje. To w ogóle jest taki prekursorski film, można powiedzieć, jeszcze przed Me Too, ale opowiadający właśnie o mężczyznach, którzy są krzywdzeni przez kobiety. Myślę, że przyjdzie czas na to, żeby takie opowieści pewnie powstawały za jakiś czas, więc wtedy być może się będą wszyscy powoływać na obce ciało. Cieszy mi pański optymizm. Ktoś musi. Mówił pan o tych wyborach aktorskich. To w ogóle wydaje mi się bardzo ciekawe w tym względzie, że no właśnie to jest takie pytanie, kiedy myślał pan o tej alchemii aktorskiej i gdy myślał pan właśnie o Weronice i Agnieszce Grochowskiej, to na jakiej zasadzie pan wyobrażał sobie te relacje między nimi i że one będą ze sobą grały? Bo tam rzeczywiście iskrzy i to jest akurat bardzo udany duet. Czy były jakieś próby wcześniej? Tak, czy no, to wyobraźnia wyłącznie pana? Zaangażowałem obie panie z przekonaniem. Co do pierwszej roli, to miałem inny pomysł obsadowy i szybko się wycofałem, zdając sobie sprawę, że nie byłby on dobry. To ktoś inny z naszych wybitnych pani aktorek spotkał się tylko na rozmowę i po rozmowie zrozumiałem, że to byłaby tautologia. To znaczy, że osoba na pierwszy rzut oka wygląda na taką osobę, jaką jest. Podczas kiedy bardzo jestem ciekaw, Agnieszka, kto to był. To nie, tego nie zdradzę, ale to bardzo wielka aktorka i bardzo no, przyjęła to z głębokim zrozumieniem. Nie było tam żadnych podejrzeń, że ja kwestionuję jej świetne kwalifikacje, tylko po prostu właśnie było za oczywiste, że to kobieta żądna władzy i tak dalej. A tutaj lepiej, żeby właśnie jak to Anielica zagra, to dopiero wtedy strach ogarnia. Więc dlatego była ta zmiana. To jest film skompilowaną muzyką Wojtka Hilara, bo to nie jest już muzyka oryginalna, ale jest kompilacja z trzech filmów, dwóch moich, a jednego nie mojego, ale i Wojtek taką mi sugestię zostawił i to były motywy bardzo podobne, więc to jeszcze jest jakby muzyka z tego cyklu muzyk Hilarowych, już praktycznie ostatnia, bo już w następnym filmie musiałem się posłużyć istniejącą muzyką Wagnera, bo Wojtka już z nami nie było. No to tyle jeszcze mogę przypomnieć o tych doświadczeniach ówczesnych. No ja pamiętam, że też opowiadał pan właśnie po śmierci Wojciecha Hilara, że no poczuł się pan w pewnym sensie osierocony. Ogromnie, no bo jeżeli się całe życie z kimś współpracuje i to jest prawdziwa przyjaźń, to bardzo ciężko się potem pogodzić z faktem, że go już nie ma wśród żywych. A rzeczywiście to był człowiek wielkiego talentu i wielkiego poczucia humoru. Do tego ja tutaj na tej estradzie gdzieś czciliśmy jego pamięć. Pamiętam, że z panią Torbicką wspominaliśmy najrozmaitsze jego charakterystyczne cechy. Na przykład to, że był rygorystą, nie pozwalał nigdy, żeby do niego dzwonić tam po 9 wieczór. Z jednym wyjątkiem, jeżeli był dobry dowcip, to można było dzwonić o północy. To pan mógł dzwonić pewnie nawet po 12. Tak, ale to tylko jeżeli dowcip był dobry, więc było to pewne ryzyko. Wojtek miał wielkie poczucie humoru, wielką oryginalność i sprzeczność w sobie. Może to kiedyś jeszcze bym wykorzystał w jakimś filmie, bo on był właściwie ascetą, ale jednocześnie no, miał ogromne takie poczucie. Był sybarytą jednocześnie. To nigdy nie powinno iść razem. To się po prostu nie mieści. Na przykład kupował straszliwie drogie ubrania. Pokazał mi taką marynarkę, która kosztowała no tam jakieś ponad 1000 euro. Była przerażająco droga. I mówię, Wojtku, a gdzie ty to będziesz nosił? On mówi, zwariowałeś, tego nigdy nie nałożę. To ma być w szafie. Miał wspaniały samochód, którego też starał się nie używać, ale słuchał w nim muzyki, bo miał świetną akustykę. Więc po kolacji schodził do garażu posłuchać muzyki w samochodzie. A do jazdy używał taksówki. No więc był w tym sensie niesłychanie barwny. No ale to już kiedyś wspominałem, chyba w czasie tego cyklu, że ja mu robiłem ciągłe wyrzuty, że on pisze tak świetną muzykę do moich, no w końcu konkurentów, nie da się tego ukryć, moich wręcz rywali, więc mówię, no jak to przyjaźń, to ty pisz mi taką muzykę, jakiej dla nich nie napiszesz. A on mówił, zrób takie filmy jak oni, to ci też taką muzykę napiszę.
Więc jak nasza przyjaźń przetrwała, to znaczy, że była głęboka. Mówi pan asceta, sybaryta. Czy to nie jest też trochę opis samego siebie pod pewnymi względami? To zostawię panu osąd. Ta książka świadczy o tym, że jednak otaczają mnie przynajmniej przedmioty, których uroda nie leży w ich cenie. Tu nie ma nic, co bym się obawiał, że jakiś złodziej ukradnie, bo nic takiego cennego nie ma. Natomiast są właśnie elementy z historią. Są jakieś przedmioty, które gdzieś kiedyś coś przyniosły ze sobą. No i tak do nich jestem przywiązany. I może zostaną w pamięci, chociażby w książce. No właśnie, ja o tej książce myślałem, kiedy pomyślałem właśnie, że to zlepek tych słów może być jakoś panu bliski, bo właśnie ta książka pokazuje, że no jest pan człowiekiem, który absolutnie kocha życie w najróżniejszych jego przejawach. To też do pewnego stopnia widać w pana filmach, ale ten album odsłania taką jeszcze inną pana stronę, która wydaje mi się fascynującym uzupełnieniem pana. Nie ma jej co kryć, więc ją odsłaniam. Tak jakby mówiono mi zawsze, że człowiek uczciwy nie powinien mieć żadnych takich sekretów, bo to nawet nie są tajemnice, ale sekretów mieć nie wypada, prawda, bo to tak, sekretów się nie mówi w towarzystwie, nie szepcze się nic nikomu do ucha, więc według tej zasady wszystko, co jest w moim domu, można obejrzeć, nie ma nic, co bym chował specjalnie. Na pewno pan chowa jakiś sekret długowieczności, bo tak jak słuchamy tutaj pana, 85. urodziny parę dni temu, a jest pan tak niesamowicie żywy intelektualnie, pamięta pan każdy szczegół ze swojego życia, to tam musi być jakaś tajemnica. Mówi to pan trochę na wyrost, bo pan nie wie, czego ja nie pamiętam. A to się niestety... Wystarczy, że słyszymy to, co pan pamięta, to już naprawdę wystarczy. No tak pomyślałem, pan wywołał te moje rosyjskie doświadczenia. Rzeczywiście pewna ilość moich rosyjskich znajomych odważyła się zadzwonić dwa dni temu czy trzy dni temu, bo to jednak dla nich już jest pewne ryzyko. No tak jak dla nas w latach stalinowskich lepiej było nie dzwonić za granicę, chociaż była możliwość dzwonienia, ale zawsze potem były jakieś konsekwencje. Więc tam to jest jednak jakaś bieda i też myślę o tych moich studentach rozproszonych gdzie nie można było. Ale właśnie ta dusza rosyjska, z którą się spotykałem, historia mojej studentki, która chciała z takich bardzo uduchowiony film, krótki film, ćwiczenie o aniołach nakręcić. A to jest pewien problem, bo prawosławne anioły mają bardzo długie skrzydła i nie można ich postawić na ziemi, bo skrzydła krzyżują się niżej, one zawsze wiszą w powietrzu. No jak to zrobić w filmie? Czy druty, czy szybę, no jak to zrobić, żeby te skrzydła się tam nie zwijały. No i przychodzi ta miła dziewczyna, rozmawia ze mną, nagle dzwoni jej telefon w kieszeni. Ona ogromnie przeprasza, że to takie niegrzeczne, ale prosi, żebym ona mogła odejść na chwilkę, odpowiedzieć, bo to jest niezwykle ważne. Ona odchodzi, ja niestety słyszę wszystko, widzę, jak jej głos schodzi tak o dwie oktawy niżej, to tak spontanicznie, nagle mówi chrypliwie. I słyszę jakieś takie polecenia, w mordę go, żeby go krew zalała, żeby miał całą koszulę we krwi. To ja po chwili wraca i ona chce o tych aniołach dalej. A ja mówię, proszę pani, no ja niestety byłem świadkiem zapowiedzi jakiegoś gwałtu. Ja nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego i z panią dalej rozmawiać o skrzydłach od aniołów. Ona mówi, proszę pana, to drobiazg, to bez znaczenia. Nikomu się nic złego nie... No jak to się nikomu? No ktoś zostanie pobity i ma mu krew cieknąć z nosa. A ona mówi, no tak, ale wie pan, to jest taka historia. Ja mam malutką fabryczkę, która produkuje pielmienia. Używam jednej ciężarówki mięsa na całą noc i moja ciężarówka wywaliła się jadąc, nie dojedzie na czas. Ja mam jutro zamówienia, muszę to czymś wypełnić. Mam konkurenta, który ma 10 ciężarówek na noc. Wzięłabym od niego jedną, ale on nie odpowiada na telefon, więc posyłam swoich ochroniarzy, żeby porwali tą jego ciężarówkę, ale on wyrzuci tego kierowcę, jak się dowie, że on nie dowiózł mięsa, więc dopiero jak będzie zakrwawiony, to mu uwierzy, że to było przemocą. Ja jutro mu zapłacę $1000, ten kierowca będzie szczęśliwy. W końcu nic się nikomu nie stanie, jak dostanie w nos raz czy drugi. To przecież drobiazg. No i to dało mi takie poczucie, że jako... że właśnie jako reżyser jestem lokalny, ja bym tego nie wymyślił. No, jak to nie kochać Rosjan?
Proszę Państwa, musimy kończyć. Ja bardzo żałuję, bo pana Krzysztofa moglibyśmy słuchać godzinami. Co prawda uniknął pan odpowiedzi o sekret pana długowieczności, ale może w tej książce znajdą państwo część odpowiedzi. Tak, no, panie? Oczywiście nie mam żadnego sekretu. Poza tym, że są geny, moja mama była bardzo długowieczna, więc myślę, że jej to fizycznie zawdzięczam, ale to oczywiście jest rzecz poza naszą kontrolą, więc i poza naszą zasługą. Tutaj nic z tego nie można wywnioskować. Natomiast bardzo jestem państwu wdzięczny, żeście tak wiernie, mimo meczów, które są wspaniałe, mimo pięknej pogody, chcieli w tej ciemnej sali przychodzić oglądać moje filmy, których no niekiedy właściwie ludzie nie oglądali, bo i ten wczorajszy nie był bardzo rozpowszechniany. No i ten dzisiaj też nie miał za granicą dużo większe powodzenie niż w kraju. Nie jest łatwo go obejrzeć dzisiaj, to potwierdzam. Tak. No więc z tego się cieszę, za to państwu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jak kogoś to moje gadanie nie męczy, to jestem, proszę państwa, co tydzień na YouTubie coś tam opowiadam, takie felietoniki. I właśnie, ponieważ dzisiaj od pana dowiadywałem dopiero, bo pan to robi zawodowo, a ja po amatorsku nagrywam. Nieprawda, pan jest profesjonalistą w pełni. Nie, no ale ja nie umiem tego spieniężyć, a to jest podobno, podobno to jest ważne. Nie, ale ja nie żyję. Dziękuję państwu. Bo te oklaski rozumiem jako taki rodzaj poparcia, ale ja nie żyję w biedzie, żebym koniecznie musiał na tym zarabiać, tylko po prostu nie orientuję się w tym świecie, a mimo to czasami ktoś mnie słucha, co mnie bardzo wzrusza i dalej oferuję państwu tę usługę nieodpłatną tak długo, jak długo no, sił mi wystarczy. W kulisach panu wszystko opowiem, jak na tym zarabiać. Proszę państwa, to wszystko dla pana, to, że tutaj przychodzimy, to jest pana zasługa, więc bardzo, bardzo panu dziękujemy. Nie za te moich aktorów, bez których by mnie nie było. Proszę pamiętać, że to ich oglądacie na ekranie, a nie mnie. Krzysztof Zanussi, Weronika Rossetti. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.